Halo, halo, dzień dobry. Danon tutaj z tej strony. Witamy Was w Raymanie Dwójce po raz kolejny. No to już troszeczkę dłuższy materiale po sprawdzeniu wszystkiego, czy działa, ile mi zostanie na miejsca na dysku, więc mam dobre wiadomości. Film będą gdzieś od 25 do 30 minut. Nareszcie. Jesteśmy aktualnie na świetlistej polanie. Tak jak byliśmy w poprzednim odcinku. Więc musimy tutaj znaleźć kilka rzeczy. Najpierw znajdziemy sobie klatki. Mamy tutaj pierwszą. Dziś pewnie, jak to oglądacie, to zapewne są dzisiaj walentynki. Dzisiaj są, kiedy ja to nagrywam, są walentynki. Czyli ogólnie wszystkiego najlepszego dla wszystkich dziewczyn też. Pozdrawiam też Paulinę z mojej klasy. Co tam jeszcze mogę powiedzieć? No, ogólnie tam na walentynki to oczywiście też złożyłem życzenia. No, mnie to by było dziwne, jakbym życzeń nie złożył tam koleżankom, czy tam przyjaciółkom i tak dalej. To by było trochę głupie, nie? No dobra, co musimy dzisiaj zrobić? Musimy dotrzeć do... Dzisiaj naszym celem będzie dotarcie do wróżki Lee. W sumie to zobaczymy, jak nam pójdzie. Może powinniśmy do niej dotrzeć, zobaczymy. Ogólnie rzecz biorąc, musimy też pokonać kilku piratów i uwolnić tam dwie klateczki. O co chodzi? Bo klateczki dla mnie są bardzo ważne. Tam lumów mogę wszystkich nie zbierać, ale będę się starał ich zbierać jak najczęściej. Ale klatki muszą być. Klatki są bardzo ważne. Dlaczego? Bo już mówiłem w sumie to wcześniej. Klatki zwiększają nam poziom zdrowia. Więc będą mi bardzo potrzebne. Kurde, no co za... Już na samym początku spadłem. No w sumie jakieś urozmaicenie. Gin. Cholero bez zębów. Nareszcie ma ferie, wtoreczek. Już pewnie niedługo. Pojawił się filmik z Lola Krwawy Księżyc. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Aktualnie teraz, jak to oglądacie, to się wysyła. Więc powinno być. Powinno być już niedługo. Tam na drugi dzień już pewnie będzie, tak więc nie musicie się martwić, o ile się martwicie o to te materiały. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, że przynajmniej oglądacie. Już te moje troszkę wypociny, ale jestem bardzo dumny, szczególnie z Gotika. O, siema! Nie mogę was pobić tam. Idę od was. Psychole. Cicho! Cicho tam! Przestańcie skakać. Ja mówię, no zjara na dzieci do boksa. Kurde, Globox to musi kiedyś... Właśnie, czemu on nigdy nie powiedział Raymanowi, co wciąga? Zawsze taki zjarany przychodzi, nie wiem, taki przymulony zawsze. A nigdy nie powiedział, co bierze. Beczka, 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 muszę się jakoś tam dostać. Są tam gdzieś lumy po drugiej stronie, więc muszę sobie to pozbierać. Dobra, z tej pozycji będzie najlepiej wystartować. Nie mogę się doczekać, kiedy wam pokażę świątynię kamienia i ognia. Tam kamieni i lawy? Kamieni i lawy? Chyba kamieni i lawy. To jest jeden z najbardziej klimatycznych poziomów w grze, mianowicie też jeden z trudniejszych, bo jest bardzo złożony. Żeby nie zaspoilerować wam za bardzo, jest bardzo dużo pułapek, cierni i tak dalej. Nie zaspoilerować za bardzo. Co mogę dalej powiedzieć? Tak. W czwartek być może wyjeżdżam na tam jeden dzień, dwa nie będzie mnie, więc znów może nie będzie do soboty albo do niedzieli. O, już mi się poprawiły klatki. Właśnie to jest dziwne, bo nadal nie mogę znaleźć rozwiązania z tymi klatkami. Ciągle mi się wahają.
To mnie naprawdę denerwuje. O, ej, słyszycie to? O, jak dyszy. O. Ej, stary, ja nie wiem, co ty robiłeś, ale uspokój się. Aj, tego nie muszę wszystkiego zbierać, ale. No, weź. No dobra, mam niebieski. Pfu, zielony lum. O. Widzicie tutaj tamę, po drugiej stronie też jest klatka, tylko że w tym momencie się tam nie dostaniemy, bo musimy to przejść od innego levela. Od innego levela to musimy przejść. Potem się jeszcze wrócimy, jak przyjdzie czas, to wam pokażę to wejście. Na razie musimy dostać się tutaj, na drugą stronę, przez te pnącza. Tu powinna być, bodajże chyba, jedna z baz tych piratów. Szybko tam poszło. Kurde. A, chciałem zagrać, cholera jasna. Taki kawałeczek mały. Niestety, chyba coś mi się nie udało. No dobra. Chodź tu, palancie w czerwonym. Strzelaj. Ale tu na razie nie idziemy. Idziemy w lewo. Muszę tu znaleźć klateczki. Klateczki są bardzo ważne. Niedługo w Goku, w Grofanie, w klubie gier fantastyki, odbędzie się turniej Heroesów trzeci, na który też będę ja, więc. No, tylko że problem w tym, że ja w Heroes nie grałem. Uuu, cholerę czasu, więc będę sobie musiał przypomnieć, jak to się gra. Muszę sobie ogólnie przypomnieć, jak działają poszczególne frakcje, jakie są ich słabe i mocne strony. A, jeszcze tu z drugiej strony jest klatka. To chyba trzeba. A, wiem, dobra, już wiem, gdzie jest. Tak, latencja. Ale fajnie to wy. Wo! A idź pan. Wiem, że miałem nie zbierać wszystkich lumów, ale muszę pozbierać te dwa. No. Nie oszukujmy się, no. Muszę. Ty silniejszy ode mnie. A poza tym, o, taka ciekawostka. Jeśli zbierzecie dostateczną ilość lumów, to dostajecie tak jakby wiedzę o całym tym świecie Raymana. Na przykład możemy się dowiedzieć, a no chyba wam wcześniej tego nie mówiłem, ale w każdym bądź razie przypomnę. Jeżeli zbierzemy wystarczającą ilość lumów, to będziemy na tyle mądrzy, że będziemy mogli odkryć wszystkie tajemnice dotyczące świata Raymana. Mianowicie, jak został stworzony ten świat, skąd wziął się Rayman, czyli mianowicie, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, po co my w ogóle walczymy, dlaczego walczymy, kim byli nasi rodzice, czy zostaliśmy sprzedani w targowisku żydowskim albo cygańskim i tak dalej, i tak dalej. Aj, o! Dobra, a teraz sztuczka. Pamiętam, jak kiedyś przechodziłem ten level, to był naprawdę straszny. Strasznie wkurzający. Powinniśmy niedługo dojść. Hehe, śmieszne słowo. Wiem, zaraz będzie ściąga, że ściągam od Puchnego, ale. Musiałem coś powiedzieć. Przepraszam cię, Puchny. W ogóle pozdrawiam cię, Puchny Niedźwiedziu. Nagrywaj więcej tego lore. Jeśli byś to kiedykolwiek oglądał. O matko, zapomniałem, że nie ładuje pięści mnie ten level, bo ogólnie to nagrywam bez tego, bez nagrywek i sobie przypominam wszystko powoli, więc. Dobra. No to teraz bez kontrola. Ło! Tak jest! W sumie to się nie powinno liczyć, bo na początku kontrola zużyłem. Oho, słyszałem dźwig. A ty głupi jesteś, człowieku. Poruszyłby się chociaż raz. Chyba, że ci nogi przerdzewiały. Aha. Nawet tak bez kontroli to wygląda, jakbym miał padaczkę. Serio.
Wygląda jakbym padaczkę miał. No dobrze. To idziemy teraz tutaj. Tu są drzwi. Za tym drzwiami powinna być klateczka kolejna. Tak, klateczka. Zgadza się. A, czyli jednak coś pamiętam. Zostało nam jeszcze trzy klatki. Musimy dotrzeć do Li. I czy ukończymy ten level od razu? No zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, dawaj, Rej. Jej, sobie to idź. W sumie to powinniśmy to ukończyć. Do Li powinniśmy dojść. Więc będzie odcinek bardzo. Może nie tak długi, ale będzie. Spróbuję wyrabiać się z. Tak. Codziennie tam. Co odcinek będzie co jeden level. I może w końcu uda się jedną serię na kanale ukończyć. Jejku. Właśnie, jeszcze trzeba będzie w końcu Warka nagrać. Pewnie. Czytałem opinie. Znaczy, nie w komentarzach, ale ogólnie pisali do mnie, że też Warka troszeczkę brakuje im, więc. Ja próbuję być youtuberem zrozumiałym, słuchającym głosu swoich widzów, więc postaram się nagrać Warka. Słowo się rzekło, jak to się mówi, nie? Opsa. To lecimy dalej. No, to powinniśmy ukończyć ten level easy. Dobra, jest tu coś? Jest lum! Dobra, jest tu lum, jest tu lum. O, widzicie? Tutaj. To jest właśnie Li. I ona będzie... I ona nam dała tą moc strzelania tymi pięściami na początku, ponieważ my ją straciliśmy. I zaspoileruję krótko, że... Przed świątynię kamieni i ognia dostaniemy też pewną moc. Oczywiście mówię to dla tych, którzy ten, no, z Raymanem może nie mieli do czynienia. W sumie nie wiem, czy to jest możliwe, ale no w sumie to jednak jest możliwe. A w sumie poczekajcie, bo coś chcę sprawdzić. Zwiększę trochę jasność, żeby było widać. O, właśnie. Czy... A może... A bo dobra, wiecie? W sumie to... O. Okej. Okay. Teraz powinno być dobrze. Teraz powinniście wszystko widzieć. Kurwa. Ty, Bilu, czemu nie zrobiłeś... Tak później... Czemu nie zrobiłeś tego wcześniej? Ja nic nie widziałem. Ty... Pacanie, ty. Ćwierć inteligencie. Jaskiniowcu. Pozdrawiam kolegę, który... obraża jaskiniowców. W sumie przyjaciela serdecznego, czy tam przyjacwela, nie, przepraszam, przyjacwel to jest już wyższa ranga, a przyjacieli mam kilku, więc hehe. Idziemy dalej. Bomby. Pamiętam, kiedyś przychodziłem tu pierwszy raz. W ogóle ginąłem tutaj tyle razy, bo nie wiedziałem, jak tymi beczkami rzucić w ten sposób. W taki sposób, abym zdążył jednocześnie złapać i zniszczyć bomby, które nadlatywały przede mną. Ale teraz już jest troszeczkę inaczej. I spróbujemy znaleźć ukrytego luma. Tak, ale nie tutaj, tylko ogólnie w grze. Bo gdzieś pamiętam, że jest. I ja go spróbuję znaleźć. Będę szukał. Nawet nagram bonusowy odcinek tylko po to, żeby znaleźć tego luma. I będę go szukał do usranej śmierci, albo nawet do oczopląsu czy do epilepsji i go znajdę. Słowo się rzekło. Czy wszystko jest dobrze? O Kraymanie, nareszcie zmartwiłam się, że Globoxowi się nie udało. Przekazał mi srebrnego lumsa. Zostaliśmy jednak rozdzieleni. Muszę go odnaleźć i pozbyć się piratów. Aby jednak to zrobić, potrzebuję wszystkich moich mocy. Jestem zbyt słaba, aby przywrócić ci wszystkie twoje moce. Piraci rozbili pierwotne rdzenie energetyczne, tworząc tysiące lumsów. Gromadzenie energii stało się bardzo trudne. Ale może istnieje inne wyjście. To jest właśnie ten lum, o którym mówiłem, ten ukryty. No to też jest... Ogólnie lumy fabularnie są bardzo ważne.
sumie co możecie teraz usłyszeć. Czy słyszałeś kiedyś o Polokusie? Pamiętam też taką fajną teorię, że Polokus, od mojego kolegi wczoraj, że Polokus to jest śniący z Gothica i nie wiem w sumie co on sobie myślał, że śniący jest Polokusem, bo śniący jest demonem, który ogólnie chciał zniszczyć cały świat na polecenie Beliara. On też dowodził całymi armiami, między innymi orków, jako wiernych wyznawców, w cudzysłowie, bo w sumie ci wierni wyznawcy, ogólnie ci szamani, zostali rozpruci. No. Mógłby pomóc ci pokonać piratów. Niestety od wielu lat śpi. Legenda mówi jednak, że można go zwolić. W sumie to może być śniąc. Co możecie o tym sądzić? Napiszcie może w komentarzach, co sądzicie o tej jego teorii, bo w sumie mnie to bawi, ale w sumie to nawet nie jest pozbawione sensu. Należy zebrać razem jego cztery maski. Cztery maski? Te maski są magiczne i bardzo potężne. Zostały ukryte w sekretnych i tajemniczych miejscach, czyli w tych świątyniach. Znajdź się, Raymanie. To jest nasza jedyna nadzieja. Pomogę ci, ofiarowując całą energię, jaką zebrałem. Możemy rozpoznać, kiedy dostajemy te moce, poprzez kolor pięści. O tak. Teraz mieliśmy biało. Pięść. Znaczy się, białe pociski wystrzeliwały... Fu, Boże! Przepraszam. Pięści nasze wystrzeliwały teraz białe pociski. Teraz powinny wystrzeliwać pociski... No właśnie, koloru niebieskiego. Jeszcze tu sprawdzimy, czy wszystko zebrałem. Tak, dobra, wszystko niby jest. To możemy ruszać na górę. I w ogóle to my skończyli. Skończymy już ten poziom. Skończymy już w ogóle poziom, więc... jest naprawdę super. Hopsa. To był szkarłatny lód, ten fioletowy. Jeśli graliście w Raymana 3, to możecie się domyślać, że jest taka niebieska puszka, która dzięki której możecie się chwytać. Zamiast pięści na pięściach macie takie chwytaki. Możecie się chwytać, jeśli się bujać. To podobnie tak jak z szkarłatnymi lincami. A do przeciwników to działa tak, że chwytasz ich tymi chwytakami i w jednej chwili możesz porazić ich prądem. To jest bardzo przydatne. Możesz na odległość odsunąć się i mieć zwiększone pole manewru. A przy tym nie musisz się martwić, że przeciwnicy mogą cię bić. Tutaj niestety tak w sumie niemal. To jest w sumie autocelowanie. I ta pięść dolatuje dalej, a w Raymanie trójce to system celowania jest lepszy, bardziej intuicyjny. Kamera jest trochę lepsza, tylko z tą różnicą, że ta pięść nie dolatuje tak daleko jak w dwójce. A, dobra. Kurde, nadal zapominam, że nie mogę ładować pięści, bo... Cholera, bo to nie jest jeszcze mój level, na którym ja przychodzę tę grę poza nagraniami. Cholera, dobra, udało się. Ile mamy tych klatek? Mamy 6. Było 6? Było 6. Ostatnia powinna być... Tu jest, na górze. O, jeden z moich najulubieńszych poziomów. Wiatr. Musimy być bardzo ostrożni, ponieważ... gdzieś tu powinno być... O, tutaj jest. Tu są lum. Tu jest lum. Chodź tutaj i sobie tu polecimy. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? Dark Saga. O, być może niedługo uda mi się... Być może uda mi się nagrać odcinek Przewodnika Burzy na temat Walery. W sumie mam trochę zaległości, bo już wyszły dwie postacie. Ja jestem pieprzonym leniem i nie zrobiłem ich. A muszę nadrobić zaległości. Mam troszeczkę czasu. No a później trzeba będzie niestety poświęcić ten drugi tydzień na naukę, bo niestety jak
Będę wracał. To naszykowała nam oczywiście pracę do zrobienia, więc a jeszcze jest matura do tego, to rozumiecie. Rozumiecie po prostu, no. Chcę się po prostu wyrobić z tymi materiałami troszeczkę. Dlatego nagrywam dla was tutaj Raymana. Na dłużej, żebyście mieli co oglądać. No. Wiem, że niektórzy mojego komentarza nie lubią, mam wkurwiający głos cytując kogoś. Ale ja się po prostu staram, żeby można było mnie zrozumieć, to co ja mówię. Staram się też zastanowić nad swoimi wypowiedziami. I ogólnie rzecz ujmując, doceniam też to, że dajecie lajki. Ogólnie chcecie pomóc mi troszeczkę rozwinąć swoją. Jakby to, bo ja nagrywając coś na YouTube, ćwiczę swoją dykcję i szybkość wypowiedzi. No i ogólnie. Kurde, co jest? Gdzie ty jesteś? A, tutaj jest. No trzeba było rykoszetem. 6? A, dobra, dobra, 6, bo. A, dobra, bo tamta jeszcze klatka na początku. No, czy ogólnie jesteśmy już na końcu. Teraz powinien nam otworzyć portal. Więc już mówiłem ogólnie na YouTube, że swoją dykcję, szybkość wypowiadanych słów. Przepraszam, znowu w Messenger. I sens mojej wypowiedzi, więc. Bardzo dzięki. Naprawdę dzięki, bardzo dziękuję. Bez kapty. Tabela wyników. Kurna, no dwa lom. No. Klatki nie ma, no. Czy chcę zapisać grę? Owszem, chcę. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Następnym spróbujemy pójść do Moczary Przebudzenia. I dojdziemy do pierwszej maski już niedługo. Komentujcie. Subskrybujcie, oceniajcie. Dziękuję wam za te odrobinę uwagi dla mnie. Tak więc, do widzenia, moi drodzy przyjaciele.